Iha! Słuchajcie kontestacji. Opowieści pastora przedsiębiorcy. Witam serdecznie. Opowieści pastora przedsiębiorcy. Więcej informacji o mnie na mojej stronie www.koach.pl Jakiś czas temu słyszałem niezły dowcip, szczególnie dla tych, którzy prowadzą firmy, prowadzili kiedyś firmy, mają kontakt z biznesem, to będzie miało dodatkowy smaczek. Otóż pod kolekturą Toto, Lotka ustawiło się jakiś redaktor, który przeprowadzał wywiad z ludźmi, którzy wchodzili do kolektury. Najpierw podjechał jakiś gość 20-letnim autem. Wysiada z niego. No, widać ubranie sprzed lat. Widać, że gość nie ma kasy, a przynajmniej ma jej niewiele. Kiedy wchodzi, redaktor go pyta: Co by pan zrobił, gdyby wygrał pan milion stotorotka mój? No, kupiłbym sobie nowsze auto, mój z salonu. Nie, z salonu nie. Kupiłbym sobie lepsze mieszkanie. A co zresztą pieniędzy by pan zrobił? No, resztę gdzieś wsadziłbym na lokatę. Ok, gość pojechał. Za jakiś czas podjeżdża gość już dużo nowszym autem, lepiej ubrany. I podchodzi do niego redaktor i mówi, dzień dobry, co by pan zrobił, gdyby pan wygrał milion w Totolotka? Gość mówi, tak, kupiłbym nowe auto z salonu, myślę, że spłaciłbym resztę kredytu, który mamy za mieszkanie. A co zrobiłby pan zresztą? No, zainwestowałbym chyba na giełdzie. Dobra. Następnie podjeżdża gość, nową bmw wysiada, elegancko ubrany, podchodzi redaktor i mówi tak. Jeżeli wygrałby pan milion w Totolotka, co by pan z nim zrobił? On mówi, no, spłaciłbym ZUS i urząd skarbowy. A co z resztą? A reszta niech poczeka. Dzisiaj chcę podzielić się kilkoma myślami, jak zacząć lepsze życie już dzisiaj. Powiem tak, od dwóch miesięcy ciągle czytam jedną książkę. To jest książka Johna Maxwella, Liczy się dzisiaj. Nie wiem jak ty masz, ale jedną z, z jednym ze sposobów, jak ja wprowadzam zmiany w moim życiu, to jest przez zdobywanie dobrej, wartościowej wiedzy, która zmienia mój sposób myślenia. I czasami są takie książki, właśnie to jest ta, o której mówię. Pamiętam, kiedy przeczytałem ją pierwszy raz, od razu napisałem w swojej liście newsletterowej, że jest świetna pozycja. Parę osób odpisało, powiedziało, że kupiło, podziękowało albo że czytało. Też napisali ludzie, którzy powiedzieli, im to też pomogło. Ja mam także, jeżeli przeczytam książkę i bardzo mi się spodoba, to czytam ją kolejny raz. Tak było z książką Maksuela. Przeczytam ją jednym tchem, a później czytam rozdział dziennie. Czytałem, zastanawiałem się, ale tak naprawdę, jak skończyłem ją czytać, czułem, że ona jeszcze mnie nie nasyciła i przeczytałem ją jeszcze raz. A teraz czytam od czasu do czasu jakieś ulubione rzeczy, koncepcje. Mówię o tej książce, dlatego że może też pomoże Tobie. Świetna książka, która mówi o różnych aspektach życia i mówi, jak wpłynąć, jak zmienić, jak zrozumieć siebie, swoje aspekty życiowe, jak to może nam pomóc. Bardzo praktyczna, z praktycznymi ćwiczeniami na koniec. Oczywiście, wprowadzając zmiany w swoje życie, trzeba umieć z nich korzystać. Wiesz, jeżeli tu masz 12 rozdziałów, pokażę, z nich masz praktyczne ćwiczenia, to jeżeli chciałbyś wszystko naraz wprowadzić, nie da rady. Potrzeba albo wziąć to, co szczególnie jest dla mnie uciążliwe i dlatego chcę to zmienić, albo coś, co szczególnie chcę osiągnąć w jakiejś dziedzinie życia i nad tym się skupić. I tu właśnie jest miejsce na pomoc z zewnątrz. To może być pomoc coacha, to może być pomoc przyjaciela, to może być pomoc grupy wsparcia, którą stworzysz. Kiedyś ogłaszałem przez jakiś czas do wakacji, prowadziłem taką grupę escape'ową, biznesową grupę wsparcia. Okazało się, że ten pomysł ktoś ze słuchaczy usłyszał i sam taką grupę stworzył, i to dobrze funkcjonowało u niego. Nie wiem, czy funkcjonuje jeszcze, ale napisał do mnie maila, kiedyś gdzieś się spotkaliśmy we Wrocławiu, i powiedział, że też takie coś założył i że to działa. Więc potrzebujemy wsparcia innych z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że wtedy ten ktoś weryfikuje to, co robimy. Po drugie, mamy przed kim odpowiadać, więc czujemy się też zobowiązani. Po trzecie, może udzielić nam wskazówek, pokazać nam coś, czego my nie widzimy z własnej perspektywy. Widzisz, możesz wpłynąć na własne życie, a tak naprawdę to nie jest prawda. Tak naprawdę to nie jest prawda. Tak, powiedziałam, że możesz płynąć na własne życie. I dlaczego powiedziałam, że to nie jest prawda? Ponieważ nie tylko możesz, ty wpływasz na własne życie. Jakkolwiek się tobie wydaje i cokolwiek się tobie wydaje, to cokolwiek robisz w swoim życiu, to tak naprawdę na nie wpływasz. Jeżeli załóżmy, nic nie robisz ze swoim życiem, też na nie wpływasz. Może to mówiłem, może nie, ale warto jest powtórzenia. Kiedyś moja znajoma opowiadała o tym, jak spotkała z samego rana na dworcu PKP człowieka, który żebrał o parę groszy, które pewnie chciał upłynnić. I kiedy go zobaczyła, pomyślała sobie tak, nie, nic mu nie dam. I on podszedł, to oczywiście tam chciał zagadać coś, ona mówi nie. I on zaczął za nią iść, ponieważ była jedyną osobą tam w pobliżu, więc chodził, prosił, namawiał, różne rzeczy robił. I ona wtedy popatrzyła prosto w oczy i powiedziała tak: słuchaj, tyle energii poświęcasz na to. Zobacz, jaki ty jesteś wytrwały, to jest niesamowite. A gdybyś to ukierunkował w inną stronę, w tą, żeby wyjść ze swojego stanu, żebyś tak się uparł, ja wyjdę, ja będę miał rodzinę, będę miał dom. A ten człowiek tylko popatrzył na nią, uśmiechnął się smutno i powiedział, to niemożliwe. I poszedł. Zobaczyła, że z za rogu wychodzi dwóch jego kumpli, on tylko kiwa głową, że nic nie ma. Wiesz, ona mi to opowiadała, ja pomyślałem sobie, no tak. Ona była zachwycona, że ten człowiek jest taki uparty, taki wytrwały, że przecież on mógłby, gdyby chciał, zmienić swoje życie. Ale z drugiej strony to, co ona zobaczyła, tych dwóch gości wychodzących z za rogu, to było jego środowisko, w którym tkwił. I to środowisko mówiło mu, nie dasz rady. Nie uda ci się. Wiesz, kiedy zmieniasz środowisko, kiedy zmieniasz myślenie, wpływasz na swoje życie. Zawsze wpływasz na swoje życie. Jakiś czas temu rozmawiałem z człowiekiem, który mówi: Wiesz, dzięki rzuciłem palenie dzięki twoim audycjom. Ja mówię: O, co zamiast palić, teraz słuchasz moje audycje? A on mówi: No nie dokładnie. W jednej z audycji mówiłeś, że jak przestać palić. Więc wypisz sobie 20 powodów, dla których palenie jest złe, i codziennie rano sobie to przeczytaj na głos. Ja mówię: Robiłem tak przez jakiś czas i to dało mi siłę, żeby rzucić palenie. Widzisz, prosta rzecz, cieszę się, że mogłem komuś pomóc. Czasami ktoś pisze, że w czymś komuś to pomogło. To jest fajne, to jest takie poczucie, wiesz, robisz coś, to ma sens. Ale zobacz, nieraz rozmawiałem z różnymi ludźmi na ten temat, i ktoś mówi: A ja może bym coś zrobił, ale nie wiem. Ostatnio rozmawiałem z taką osobą, i ona mówi: A mam taki problem, coś. Ja już nie wierzę, że to się zmieni. Ja Więc słuchaj, no to zrób, napisz sobie 20 powodów, codziennie rano czytaj. To mówię, nie, nie, to nie ma sensu. Nie chciała tego przyjąć. Widzisz, to jest bardzo ważne. Jeżeli chcesz zmienić swoje życie, to pierwsza rzecz, od której to się zaczyna, czy ty w ogóle dasz sobie szansę zrobić ten mały krok, który możesz? Myślę, że zbyt często patrzymy na kroki, które nie możemy zrobić. I mówimy sobie, a nie, nie rzucę palenia, nie, nie zmienię tej sytuacji, jest za trudna, nie to, nie tamto, nie siam to, nie o wam to. Tak? Ale jeżeli w pewnym momencie powiesz sobie tak, zrobię chociaż to niewiele, no co tam te 20 powodów wypiszę i będę sobie codziennie czytał przez 3 tygodnie, no co to jest? Zajmie mi to parę sekund dziennie, może minutę. Widzisz? I może się okazać, że te 21 minut łącznie w ciągu trzech tygodni może wpłynąć znacząco na twoje życie. Widzisz, każde wielkie dzieło zaczyna się od małego kroku. Jakieś przysłowie chyba chińskie mówi, że najdłuższa podróż zaczyna się od postawienia pierwszego kroku. Zbyt często zmieniając swoje życie, jesteśmy skoncentrowani na tym, czego nie możemy zrobić, natomiast nie jesteśmy skoncentrowani na tym, co możemy. W czasach, kiedy odbywano świątynię jerozolimską, w czasach opisanych w Stany Testamencie, prorok Zachariasz powiedział tak, nie lekceważcie dni skromnych początków. Nie lekceważcie dni skromnych początków. Tak, początki zwykle są skromne. To jest zwykle coś małego. Pamiętam, jak kilka lat temu kumpel powiedział do mnie, rozmawialiśmy na jakiś temat, coś mu tam doradziłem, on to zrobił, w życiu udało mu się i powiedział, stary, powinieneś prowadzić szkolenia. Przecież umiesz tyle rzeczy, wiesz tyle rzeczy, wiesz, będziesz pomagał ludziom, to da ci też kasę. Ja wtedy zajmowałem się czym innym, mówiłem nie, nie, to... No ale on bardzo nalegał. Zaczęliśmy od tego, że on powiedział, no zrób takie spotkania w domu, zrób taki cykl, niech przychodzą ludzie. Wiesz, na początek ja myślałem sobie, dobra, no to mówię, ja zorganizuję, pierwszy temat będzie, jak rozwinąć swoją osobowość, ty przyprowadź ludzi. On mówi, dobra, po ile będą spotkania? Ja mówię, nie, żadnych pieniędzy, kto w ogóle będzie chciał za to płacić? On mówi, no zrób, spróbuj. Wiesz tam, 25 złotych on wymyślił. Skończyło się na tym, że ja wynegocjowałem 15, tak? Zarobek był oczywiście mój. Ale tak nie wierzyłem w to, że ktoś przyjdzie. Rzeczywiście na pierwsze spotkanie przyszło 3 osoby. Później przez kilka miesięcy regularnie przychodziło 20. A Kiedy sobie myślę o osobach, które zmieniły swoje życie, o osobie, która powiedziała, że Pasjonuje ją to, żeby robić tipsy, i chciałaby zwiedzić kiedyś cały świat i jeszcze, żeby na tym zarobić. I rzeczywiście w tym roku skończyła pływać na Queen Mary, opłynęła cały świat dwa razy i jeszcze zarobiła na tym, że robiła tam tipsy. Kiedy myślę o innych osobach, które korzystały z tych spotkań i którym to pomogło, których życie się mniej lub bardziej zmieniło, to na początku mi to fascynowało. Później zobaczyłem, że z tego czasami w niektórych miesiącach, kiedy przychodziło dużo osób, my widzieliśmy też w komisji różne książki, sprzedawaliśmy materiały, to naprawdę czasami wychodziła niezła pensja. I pomyślałem sobie, można to zacząć, można to robić dalej. To pomaga ludziom, z tego można żyć, i to jeszcze mnie kręci. Widzisz, mały początek, mały początek może zaprowadzić cię daleko. Gdyby nie ten mały początek, gdyby nie to, że z wielką niechęcią zrobiłem ten pierwszy krok. Widzisz, czasami coś robić z wielką niechęcią, czasami to jest tylko jeden mały krok. Ale to pomaga. To pomaga. Jeżeli wiesz, umawiam się z kimś na coaching i to jest coaching skatepowy i on raz w miesiącu i mówię tak, dobrze, na ten tydzień zrób to i napisz mi w mailu. I ten ktoś pisze maila, ja mu odpisuję, co dalej. I wiesz, rozmawiamy godzinę w miesiącu i ten ktoś pisze parę słów maila raz w tygodniu i coś próbuje robić. Jeżeli podejmuje się tego dłuższy czas, Naprawdę może się zmienić jego życie. Są ludzie, jest człowiek, tak, jeden konkretny, o którym myślę, któremu pomogło to skończyć studia, z którymi miał duży, duży problem. Widzisz, czasami trzeba niewiele. To niewiele, co możemy robić. To niewiele jest trudne nie dlatego, że nie możemy go zrobić, bo zawsze możemy coś zrobić. Tylko to niewiele jest trudne, dlatego, że gardzimy tym, jak mówi Biblia, właśnie gardzimy dniem małych początków, bo myślimy sobie, co to zmieni. Powiedzmy, mam milion długu, mogę w tym miesiącu spłacić 10 zł. Co to zmieni? Bo w ten sposób spłacając, to ja odsetek do końca życia nie spłacę. Tak, to prawda, spłacając 10 zł z milionowego długu, 10 zł miesięcznie, nie spłacisz odsetek, oczywiście. Natomiast nikt nie mówi, że jeżeli zaczniesz od 10, to skończysz na 10. Chodzi o to, że jeżeli zaczniesz od tego niewiele, co możesz, będziesz w tym wzrastać. A jeżeli będziesz w tym wzrastać, to zobaczysz bardzo interesującą rzecz. I to jest coś, co mnie zawsze fascynuje. Są tak zwane skoki wzrostu: że coś jesteś, 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 coś już się nauczyłeś, na jakimś etapie to jest, i to nagle następuje skok. Zwykle to jest tak. Osiągnęłeś jakiś etap, powiedzmy, te 10 zł miesięcznie spłacasz. Do tej pory nic nie spłacałeś. A teraz spłacasz 10 zł miesięcznie. I przez jakiś czas w końcu czujesz się tym zmęczony, ale z drugiej strony czujesz się już na tyle, że te 10 zł to już jest norma. I nagle jesteś w stanie spłacić 100 zł. To ciągle może się wydawać nic, ale teraz pomyśl sobie, jeżeli takie skoki razy 10 będziesz miał co kilka miesięcy. Jak daleko możesz zajść? Oczywiście jak wszystko, masz swoją granicę wzrostu, po, poza którą nie przejdziesz. Jednak wielu ludzi żyje jak małe roślinki, podczas gdy mogłyby być wspaniałymi dębami. Ktoś kiedyś powiedział, że gdyby te potężne, rozrosłe dęby miały umysł człowieka, to wyglądałyby jak mała trawa, bo wmówiłyby sobie, że nie są w stanie się rozwinąć. Tak jesteś w stanie się rozwinąć, tak możesz to zrobić. Często człowiek mówi tak: nie wyobrażam sobie tego. Nie wyobrażam sobie tego. Właśnie. I ja, no to, to jest dla mnie zachwycające. Im dłużej prowadzę coachingi, spotkania z ludźmi, to widzę jedną rzecz. W tym, co człowiek określa jako problem, jest już naszkicowane rozwiązanie. W problemie jest naszkicowane rozwiązanie. Wczoraj, akurat skończyłem kolejny ze szkoleń, mówiliśmy o wystąpieniach publicznych przez dwa dni. Bardzo fajna ekipa, super atmosfera. I między innymi był taki moduł, gdzie mówiliśmy o trudnych pytaniach, tak? Mówiłem, że trudne pytania są trudne tylko raz. Kiedy pierwszy raz je usłyszysz. A może mogą w ogóle nie być trudne, jeżeli wcześniej się do nich przygotujesz. Jak nieraz opowiadam tą historię na swoich szkoleniach, po pokazuję ją można na YouTubie sobie wygooglać. Ronald Reagan, kiedy kandydował do drugi raz na prezydenta Stanów Zjednoczonych po pierwszej kadencji, gdyby go wybrano, byłby najstarszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Człowiek, który z nim walczył, Mondale, był o niego chyba o 24 lata młodszy. W każdym razie spora różnica wieku była między nimi. No i wszyscy wiedzieli, że kwestia wieku może być zasadniczą kwestią tej kampanii. I kiedy była pierwsza debata telewizyjna, prowadzący pan Trewit zapytał Ronalda Reagana, Czy nie uważa, że kwestia wieku będzie główną kwestią tej kampanii? I widać na zbliżeniu, jak regan uśmiecha się pod nosem. On wiedział, że to będzie najtrudniejsze pytanie, ale on wiedział, jak na nie odpowiedzieć. Uśmiechnął się i powiedział tak, nie mam żadnej wątpliwości, że mój wiek jest wystarczający. I tutaj, na oczach zgromadzonej publiczności, obiecuję, że nigdy nie uczynię kwestii wieku. Główną kwestią tej kampanii. Nigdy przysięgam do celów politycznych, nie wykorzystam młodości i niedoświadczenia mojego przeciwnika. Wtedy cała sala, łącznie z zadającym pytania, ryknęła śmiechem. W dużej mierze zneutralizowało to ten argument jako problem wieku w tej kampanii. Widzisz, dlaczego o tym mówię? Bo zbyt często boimy się, zamiast przygotować się na to, czego się boimy. Tak? Jest taka metoda, jeżeli się czegoś boisz, wyobraź sobie. I tutaj wracam do tego, tak? Co mówiłem, że ludzie mówią, nie umiem sobie tego wyobrazić. Dużej mierze to jest kwestia wyobraźni, bo wyobraźnia jest połączona bardzo mocno z emocjami. Więc wyobraź sobie najtrudniejszy scenariusz. Tak? Wiele lat temu ja tak sobie myślałem, zmieniam radykalnie moje życie. Być może będzie tak, że zostanę bezdomny, bez środków do życia. Co wtedy? Co wtedy? A przejrzałem, gdzie są noclegownie, gdzie rozdają za darmo posiłki. Oczywiście nie spotkało mnie to nigdy, ale w dużej mierze uśmierzyło moje lęki, bo pomyślałem sobie okej, okay, poradzę sobie, jakoś sobie poradzę. Więc wyobrażenie jest bardzo ważne. Nie umiem sobie tego wyobrazić, że moje życie się zmienia. Wiesz, od wyobrażeń nie zmienia się życie. Życie się zmienia od konkretnego działania. Ale konkretne działanie bardzo często podejmujemy na skutek wyobrażeń. Powtórzę jeszcze raz. Życie nie zmienia się od tego, że sobie coś wyobrazisz. Wyobrażę sobie, jakie to mam wspaniałe życie i od tego wyobrażenia moje życie stanie się wspaniałe. No nie, nie stanie się. Jednak to, co mówiłem wcześniej, są małe kroki, które możesz zrobić, jednak tych małych kroków często nie robimy, ponieważ brakuje nam, uwaga, wyobraźni. Brakuje nam wyobraźni do tego, że jeżeli zrobię ten mały krok, ten mały krok zaprowadzi mnie dalej. Dzisiaj rano rozmawiałem przez telefon z moim znajomym i ten znajomy powiedział tak: Słuchaj, no zachwyca mnie to nieustannie. Ja mówię: Co ci zachwyca nieustannie? Mówi: No, zasada rykoszetu. Wiesz, ostatnio rozmawiałem z jedną z osób, szukałem kogoś, kto byłby, chciałby skorzystać z moich usług biznesowych. Porozmawiałam z kilkoma osobami, jedna z tych osób rozmawiała ze mną tylko dlatego, że powiedziała, dobra mam trochę czasu, pogadam, ale mówię Ci już z góry nic z tego. Porozmawiała, porozmawiała i w końcu mówi tak, słuchaj wiesz co, to jest ciekawe. Mówi tak, wiesz, mój znajomy się podekscytował, powiedział coś, kogoś to zaciekawiło, może się biznes jakiś dokona, a ta osoba powiedziała tak do niego. Wiesz co, to jest ciekawe, mnie to wprawdzie nie interesuje, ale widzę, że Ty masz pasję, znasz się na tym, mam kilku znajomych, których myślę, że mogłoby to zainteresować. Co ty na to? Zaproszę Was wszystkich do mojego domu i powiesz im to. Myślę, że im się to przyda. Ciekawa rzecz, nie? To jest właśnie ta zasada rykoszetu. To jest to, dlaczego mówię: nie lekceważ nicz skromnych początków. Mówię, powtarzam za tym, co Biblia mówi. Dlaczego? Ponieważ za kiedy zaczniesz coś robić, wtedy zaczynają się zmiany w Twoim życiu. Więc jeszcze raz powiem: wyobrażanie sobie czegoś nic nie zmienia zmienia dopiero działanie natomiast żeby działać często trzeba sobie coś wyobrazić jak na tym szkoleniu z którego wczoraj wróciłem jedna z osób opowiadała wprowadzają tam zupełnie zupełnie nowy biznes i ta osoba z wielkim zapałem o tym opowiadała mówiąc to jest coś co ma przyszłość to jest coś co może się udać to jest coś co jeszcze nie istnieje dopiero zaczynamy to wprowadzać w Polsce wszyscy mówią ale jak to dopiero początki ona mówi właśnie i mnie to bardzo ekscytuje ponieważ jeżeli to się uda jeżeli to się uda, to będzie wielkie wow, a ja będę bardzo bogatą osobą. Ktoś powie, a jak się nie uda? Jak się nie uda, to się nie uda. Ale jeżeli nie spróbujesz, to na pewno się nie uda. Ktoś powiedział, jeżeli nic nie planujesz, planujesz porażkę. Więc od czego się wszystko zaczyna? Zaczyna się wszystko od wyobrażenia. Słyszałem kiedyś taką historyjkę, jak pewien człowiek z żoną wyjechali na wakacje spędzać urlop na Hawajach. Ten człowiek odniósł jakiś niewielki sukces życiowy i był przekonany, że to już jest kres jego możliwości. Że raz w roku wakacje na Hawajach to jest wszystko, cały luksus i standard, na który go stać, już więcej nic nie osiągnie. I w pewnym momencie przechadzał się z żoną i zobaczyli przepiękną rezydencję. Kiedy się w nią wpatrywali byli zachwyceni. I ten człowiek zwrócił się do swojej żony i mówi: tak, nawet nie potrafi sobie wyobrazić, jak to jest mieszkać w takim miejscu. I nagle odezwała się w nim inna myśl. Skoro nie potrafisz sobie tego wyobrazić, to na pewno też nie będziesz w takim miejscu mieszkał. Wiesz, ta myśl chodziła długo za tym człowiekiem. Widzisz, są takie szczególne momenty, kiedy przychodzą szczególne myśli, i jeżeli odpowiemy na ten wewnętrzny dialog w pozytywny sposób, to on nas daleko zaprowadzi. Czy ten człowiek zamieszkał potem na Hawajach? Tego nie wiem. Ale myślę, że jeżeli poszedł za tą myślą, to rozwinął coś więcej w swoim życiu. Zobacz, coś co znasz dobrze ze swojego doświadczenia. Przychodzi Ci do głowy dołująca myśl. Rozwijasz ją i naprawdę możesz się nieźle zdołować. Tak, tak jak w kabarecie o Marianie. Marian, ty mnie nie kochasz, ty mnie nie kochasz, Marian, ty nie, o mnie się nie odzywasz. Nie odzywasz się do mnie, Marian, to znaczy, że mnie nie kochasz. A ojejku, bo kiedy ludzie się kochają, to się do ciebie odzywają. Marian, ty pewnie kogoś masz. Marian, ty masz jakąś kochankę. Marian, ale ja cię kocham. Ja ci przebaczę, ja ci przebaczę. Już Marian, uściskaj mnie. Uściskaj mnie. Tak, tak, już uratowaliśmy nasze małżeństwo. Marian, będziemy się kochać jak dawniej. Tak. Sama stworzyła problem i sama go rozwiązała. Dobrze, że poszło w tą stronę. Jeżeli oglądasz ten kabaret, to pewnie wiesz o czym mówię, jeżeli nie, no to... To też wiesz, o czym mówię, tak? Widzisz, to jest tak, że kiedy przychodzą nam dołujące myśli i mają ze sobą ładunek emocjonalny, to są te szczególne myśli, myśli z ładunkiem emocjonalnym, bardzo często za tymi negatywnymi myślami z ładunkiem emocjonalnym idziemy całym sobą, ale za tymi pozytywnymi, kiedy przychodzi taka myśl pozytywna, taka na przykład korekta z nadzieją: Słuchaj, stary, jak nie zmienić swojego wyobrażenia, nigdy nie będziesz mieszkał w takim miejscu. Warto za tym pójść, bo myśli, które mają w sobie ładunek emocjonalny, dają nam siłę. W tym ładunku emocjonalnym jest siła. To jest taki jak mój znajomy, który rzucił palenie wiele lat temu. I nieraz ktoś mówi: Jak rzuciłeś palenie? Jego metoda jest taka, moją słyszałeś, tak? Wypisz sobie motywację, sam się zmotywuj. A on mówi: Tak, też ciekawe podejście. On mówi: Wiesz, ja wiele razy próbowałem, ale któregoś razu przyszła mi do głowy taka myśl. Rzuć palenie. I ta myśl w sobie szła taki ładunek emocjonalny. I ja poszedłem za tą myślą, wyrzuciłem w tym momencie papierosy i udało się. Widzisz, bardzo często, nie zawsze, bo to jest troszkę głębsza sprawa, ale bardzo często, kiedy pójdziesz za myślą, w której jest ładunek emocjonalny, wtedy zmienia się Twoje życie. Bo w tym ładunku emocjonalnym jest siła, żeby zrobić ten pierwszy krok. Mówiłem o tym, że ludzie. Lekceważą dni skromnych początków, to, to małe nic w ich oczach, które mogliby zrobić, dlatego że brakuje im tej wewnętrznej siły. I ta wewnętrzna siła bierze się z tego, że wyobrażam sobie, rozważam sobie daną sytuację, nakręcam się, że mi się uda, a potem robię to coś niewiele, co mogę zrobić. I to daje siłę. I to wprowadza zmiany w życie człowieka. Tu jest też miejsce na wsparcie przez innych osób, dlatego tworzenie takich grup, posiadanie przyjaciela, posiadanie jakiejś grupy ludzi, z którymi jesteś w stanie stworzyć grupę wsparcia jest jak najbardziej pomocne. Oczywiście ja całym sercem zapraszam i do skorzystania z coachingu. Są ludzie, którzy z niechęcią myślą o coachingu Skype'owym i... Ostatnio mam człowieka, z którym już przynajmniej 2 trzy razy się spotkaliśmy na coachingu Skype'a Powiem, ja on powiedział, na początku byłem negatywnie do tego nastawiony, ale jednak teraz sobie myślę, oszczędza czas, e, sprawia, że mogę rozmawiać z Tobą w moich bamboszach, siedząc w moim pokoju i rzeczywiście pomaga. Więc ja polecam. Chcesz wiedzieć więcej, napisz do mnie. Natomiast możesz też to zrobić samemu, tak? To jak wtedy, kiedy prowadziłem tą biznesową grupę wsparcia przez Skype'a, ja prowadziłem ją i byli ludzie, którzy za to zapłacili, a ktoś wymyślił, że zrobi to sam, tak samo jak tutaj, tak? Pokazuję Ci różne możliwości. Ale dwie historie na koniec. W jednym z wywiadów, jedna z mis z Ameryki została zapytana przez dziennikarza, czy była zestresowana kiedy patrzyli na nią ludzie, kiedy miliony widzów przed telewizorem śpiewali i widzieli ją, kiedy wchodzi na podest i śpiewali ten hymn, tam jakiś utwór, który się śpiewa, kiedy Miss Ameryki wchodzi na podium. A ona powiedziała, czy czułam się zdenerwowana w tym momencie, kiedy wygrałam i wchodziłam, żeby odebrać swoją koronę? Nie, absolutnie nie czułam się zestresowana. Dziennikarz mówi, dlaczego? On mówi, wiesz, chodziłam po tym wybiegu już tysiące razy. Wiesz, ona w swoim umyśle tysiące razy chodziła po tym wybiegu. Widzisz, gdyby tylko sobie to wyobrażała, a nie dbała o swoją figurę, nie dbała o swój wygląd, nie, start, nie wystartowała do wyborów, nic by nie osiągnęła przez samo wyobrażanie. Sukces osiągamy przez działanie, ale do działania motywuje nas wyobrażanie. I zanim historia, którą chcę skończyć, yy, to kilka małych ogłoszeń. Ostatnia okazja, do 14 listopada, żeby zapisać się na szkolenie Zamożny i Zadowolony, szkolenie, które prowadzimy z Adrianem Koczym. W szkoleniu tym chcemy pokazać Ci, jak budować biznes, jak rozwijać biznes, a jednocześnie jak rozwijać siebie jako osobę. Czyli rozwój osobisty i rozwój biznesowy razem pokazany. Zapraszam do 14 listopada. Zgłoszenia. Chcesz wiedzieć więcej? Napisz, zadzwoń. Kolejna rzecz. Zapraszam tych, którzy chcieliby skorzystać z coachingu, czy Skype'owego, czy osobistego, jeżeli chcesz zacząć lepiej żyć już dzisiaj, jeżeli chcesz wprowadzać zmiany, rozrobić chociaż mały krok, a może duży krok. Jest to możliwe. Kolejne dwie rzeczy wyszły z inspiracji z zewnątrz. Prawdopodobnie wydam swoją książkę Życie pełne pasji jako audiobook. Wiesz, to jest... Mówienie o tym, jak odkryć swoją pasję, rozwinąć swoją pasję. Jeżeli chcesz dopisać swoją historię i chcesz, żeby w tym audiobooku była Twoja historia, gdzie chcesz się zareklamować, napisz do mnie. Cena naprawdę jest niewielka, jeżeli chodzi o umieszczenie tego, a będziesz mógł też te audiobooki rozprowadzać. Więc pomyśl. Napisz, że jesteś zainteresowany. I ostatnia rzecz. Dostałem niedawno zamówienie na trzy książki. Ktoś mi napisał Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. No, zbliżają się. E, mówi Zwykle robię prezenty wcześniej, więc piszę do Ciebie. Chciałbym zamówić kilka Twoich książek. Życia pełne pasji. E, co Ty na to? Ja mówię, a ja na to jak na lato. Oczywiście nie chodzi o Grzegorza Lato. E, więc jeżeli ktoś chciałby kupić książki na przykład na prezent gwiazdkowy serdecznie zapraszam. Ok, to dzięki za wysłuchanie tych ogłoszeń. A teraz historia, która podobno wydarzyła się naprawdę, która w genialny sposób podsumowuje treść dzisiejszej audycji. Wiele lat temu słynny zawodowy golfista został zaproszony przez władcę Arabii Saudyjskiej do wzięcia udziału w turnieju golfowym. Przyjął zaproszenie, król posłał do niego do Stanów Zjednoczonych swój prywatny odrzutowiec. Kilka dni grali w golfa, świetnie się bawili. I kiedy już golfista wchodził na pokład samolotu, król zatrzymał go i powiedział: Chcę podarować ci jakiś prezent za to, że przybyłeś tak długą drogę, aby spędzić ze mną ten czas. Podaruję ci co tylko chcesz, tylko powiedz co. Golfista oczywiście, jak typowy dżentelmen, powiedział: Proszę mi niczego nie dawać. Jestem wdzięczny za uprzejmość i gościnność, z jaką mnie przyjęto. Wspaniale się bawiłem. O cóż jeszcze mógłbym prosić? Król jednak był stanowczy. Nalegam, aby podarować coś, co zawsze Ci będzie przypominało podróż do tego kraju. Kiedy golfista zrozumiał, że król nie ustąpi, powiedział tak. Okej, okay, w porządku. Kolekcjonuję kije golfowe. Mogę przyjąć w prezencie kij golfowy. Wsiadł do samolotu i przez całą drogę zastanawiał się, jaki to kij sprezentuje mu król. Po powrocie do domu golfista codziennie wyglądał listonosza i kuriera w oczekiwaniu na swój kij golfowy. W końcu kilka tygodni później otrzymał od króla Arabii list polecony. Gracz się bardzo zdziwił. Mówi, miał być kij golfowy, a tu list zwykły. No ale nic, otworzył kopertę i zdumiony ujrzał dokument będący aktem własności pola golfowego wielkości 500 akrów mieszczącego się w Ameryce. Na czym polega cały numer tutaj? W angielskim golf club oznacza zarówno kij do golfa, jak i klub golfowy. Widzisz, kiedy golfista mówił golf club, to w jego myśleniu, na jego poziomie, na poziomie jego wyobrażenia i statusu jego życia, golf club oznaczało kij golfowy. Król, kiedy usłyszał golf club, z jego wyobraźnią, z jego potencjałem, z jego statusem, oznaczało to pole golfowe. Widzisz, czasami królowie myślą inaczej niż my. Widzisz, może to jest czas dla ciebie i dla mnie również. Aby rozwinąć skrzydła fantazji i zrobić te mało znaczące kroki na początku, które dadzą wielki sukces na końcu. Dzięki za wysłuchanie tej audycji. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy. Ia! Ja! Słuchajcie kontestacji.